Witam Was drodzy serdecznie w poniedziałek 16 maja. Pozdrawiam z Katowic. Dzisiaj jest drugi dzień tygodnia, tego tygodnia, który rozpoczęliśmy wczoraj niedzielą kantatę, kiedy to mowa była o mówieniu, o śpiewie, o chwaleniu Pana Boga. A dzisiejsze teksty biblijne wprowadzają nas w zupełnie inne tony, w inne nuty tej pieśni wychwalającej Boga, wprowadzają w niej pewną pauzę. W drugim rozdziale Księgi Hioba czytamy: gdy trzej przyjaciele Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli i siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa, widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. A apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale napisał: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. I te słowa dalekie są od radości, od wychwalania. Pokazują drugą stronę tej monety, jaką jest ludzkie życie, czyli sytuacje, z którymi jesteśmy zderzani, konfrontowani, a które nam się nie podobają, które są trudne, które są wymagające. Myślę, że każdy z nas spotkał się w swoim życiu, w życiu kogoś, kogo zna, z takim momentem, kiedy nie znajdowało się słów, kiedy nie umiało się pocieszyć, doradzić, kiedy można było tylko albo i aż milczeć, być blisko, przytulić, pokazać swoją obecność i swoje zaangażowanie, bo słowa brzmiałyby źle. Na przykład w zetknięciu z żałobą, z bólem po stracie kogoś bliskiego, nasze słowa ludzkiej pociechy mogą się wydawać płytkie. Mogą brzmieć nawet wręcz ironicznie. Mogą brzmieć jak puste, wyświechtane wręcz frazesy, mimo najszczerszych intencji tego, kto je wypowiada. Bo przecież oczywiście nie wątpimy w szczerość tych intencji, ale nasza pociecha, czysto ludzka pociecha, jest ograniczona, bo i my sami jesteśmy ograniczeni grzechem. Ale tutaj pojawia się możliwość z jednej strony tego towarzyszenia w ciszy, a z drugiej wskazywania na Chrystusa, na tego, który ma moc pocieszyć nas najlepiej słowem, tym słowem Boga, którym jest On sam. I apostoł Paweł zachęca nas, żebyśmy w ten właśnie sposób wypełniali też Jezusowy Testament, czyli nosili brzemiona jedni drugich, żebyśmy towarzyszyli innym, żebyśmy wspierali, pomagali, nie odwracali się od ludzkiej tragedii, od ludzkiego bólu, od ludzkiego cierpienia. A każda i każdy z nas ma możliwość, ma szansę być przy drugim człowieku, bliskim, może trochę bardziej dalekim, znajomym tylko, kimś, kogo darzymy większymi uczuciami. I to jest też i nasze zadanie, które Boże Słowo stawia przed nami na ten tydzień. Żebyśmy byli blisko siebie, żebyśmy sobie towarzyszyli, żebyśmy nie silili się na niepotrzebne czasami słowa, na słowa, które mogą przynieść efekt dokładnie odwrotny, ale żeby nas to nie zniechęcało do bycia przy drugim człowieku, do wspierania swoją obecnością, gestem. W książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy również modlitwę: Niepojęty Boże, cierpienie niektórych ludzi odbiera nam mowę. Prosimy Cię o siłę do trwania przy nich i do znoszenia tego, co wydaje się nie do zniesienia. Ty, który nas wszystkich nosisz, pomóż nam nosić ciężary sobie nawzajem. Amen. Abyśmy zawsze pamiętali, że w Bogu znajdujemy siły do tego, żeby unieść własny ciężar, ale też do tego, by pomóc drugiemu nieść jego ciężar i w ten sposób razem w społeczności wiary, w społeczności miłości iść razem przez życie, trzymani bezpiecznie w rękach kochającego nas, dobrego pasterza, Pana Jezusa. I tej świadomości bycia w Chrystusowym ręku na cały ten tydzień Wam wszystkim życzę. Dobrego, błogosławionego dnia, dobrego, błogosławionego tygodnia. Zostańcie z Bogiem.